Patrzcie, pierwszy rzut. Pierwszy rzut. Cześć, witam Was ponownie na spinningu. Ostatnio powiedziałem, że jak tylko się pogoda zepsuje, przyjdzie załamanie pogody, to znowu ruszę na spinning. No i tak się stało. No i dzisiaj jestem od godziny 9. No i już mam 3 sztuki. Co prawda nie za duże. Jeden bolek, taki 40, dwie powyżej 50. No i poszło mi coś fajnego. Kiedy włączałem kamerę, jedną ręką trzymałem wędkę, no i się nie udało. No nic, będzie następny. Ale jak widzicie, pochmurno, wiecznie, deszczowo, zimno. No i o to chodzi. To jest super pogoda na szczupaka. Ja już jestem dzisiaj w miarę zadowolony, bo jako tako sezon rozpocząłem. A może być tylko lepiej, bo jeszcze ma parę godzin mówienia. Także zapraszam Was serdecznie na dalszy ciąg. Hej. Pierwszy rzut. No i co? Systemik Luxisa. Patrzcie, ale zrobiłem z Mepsem dwójką. Pierwszy rzut. No dobra. No już tak długo tu nie byłeś po zawodzie, kolego. A, jest drugi. Tak myślałem. O, jeszcze jeden tam buszuje. Bezpieczeństwo przede wszystkim. To chodź, kolego. O, patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Wystarczyło, że się pogoda zepsuła. No, 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 no. Boleczki. Po dniach posuchy. Daj te skrzela tutaj. Oczywiście odczepiacz zostawiłem w domu. Całe szczęście, że w aucie miałem kombinerki, bo bym nie miał jak odczepiać. No i dobrze.
dziwnie mi się zapiął. Pod język nie mogłem wyciągnąć, ale się udało. Zobaczcie, jaki ciekawy systemik. Troszeczkę go zmieniłem od ostatniego sezonu, bo w poprzednim sezonie miałem założonego Dama FZ-a, trójkę, ale nie miałem wyników na niego. Dzisiaj zmieniłem na Longa, dwójkę złotego i przy pierwszym rzucie już miałem szczupaka. Ponad 50, już taki wymiarek, jakieś 55 na moje oko. A cały systemik, można powiedzieć, że ja go nazywam systemikiem Luxisa, bo to jest kolega z forum, który łowi na to metrówki. Polecam, bo na nic innego dzisiaj nic nie złowiłem, tylko na to. Ale boleczek malutki. Kolejny jakiś boleczek. Oj. Patrzcie, co tu się stało w ogóle? Jak on to zrobił? On stracił. Noż, co za... Jak można ściągnąć softa? Z tego, co ja niby teraz mam zrobić? Że jak on to zrobił w ogóle? Zepsuł wszystko. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wypad. Na 6 godzin łowienia. 5 szczupaków, z czego 4 wyciągnięte, a jeden pod nogami zszedł. No prawie pod nogami, ale już go widziałem. Także nie jest źle. Jakby była łódka, byłoby lepiej. Do zobaczenia na kolejnych wypadach i oby się taka pogoda utrzymała, to na pewno będą szczupaki. Cześć.